Jakie mogą być konsekwencje wprowadzenia jednego ID dla gospodarki, dla administracji, dla obywatela, dla konsumenta? Przede wszystkim w ogóle wdrożenie schematu, w którym jest powszechne środki identyfikacji, już nieważne, czy on jest jeden, czy kilkanaście, ale praktyka będzie taka, że każdy będzie się posługiwał raczej jednym, bo to wygodniej, no to właśnie ta wygoda jest istotą, czyli będzie można logować się tym, uwierzytelniać się, może to bardziej prawidłowo, jak to tak powiem, uwierzytelniać się w różnych systemach swoim środkiem identyfikacji elektronicznej, tak obrazowo mówiąc, swoim dowodem osobistym, tylko wirtualnym w świecie cyfrowym, co powoduje pierwsze z jednej strony wygodę dla, jeszcze raz to powtórzę, wygodę dla konsumenta, dla obywatela, natomiast po drugiej stronie daje pewność. Jeżeli jestem biznesmenem prowadzącym sklep internetowy, to jeżeli korzystam, jestem zintegrowany z węzłem, w tym przypadku komercyjnym, za pośrednictwem którego mogę weryfikować tożsamość w oparciu o taki środek identyfikacji, no to mam pewność, że po drugiej stronie jest rzeczywiście Kowalski, a nie, że jest tam anonimowy, niezweryfikowany przeze mnie jakiś użytkownik internetu, którego oczywiście weryfikuję później na podstawie płatności, bo jakąś kartę musi mi zapłacić, przelać pieniądze najpierw, ale właśnie to jest to ograniczenie, że nie mogę na przykład oferować różnego rodzaju form promocji, płatności ratalnych i tak dalej, dlatego że nie mam tej pewności. Tę pewność będę w tej chwili posiadał. I to jest istotne, a ważne jest też oczywiście, że tym środkiem identyfikacji będę mógł się posługiwać i w biznesie, ale także i w administracji. Właśnie chciałem o to zapytać, że to ID będzie działało właśnie w tych dwóch sferach, właśnie w sferze biznesowej i w sferze kontaktów z administracją. No a jaki jest tutaj udział sektora bankowego? No bo sektor bankowy jest bardzo zaawansowany technologicznie, jeżeli chodzi o identyfikację swoich klientów. W tym modelu federacyjnym każdy podmiot, który spełni określone kryteria, może oczywiście organizować system identyfikacji, może być wystawcą środków identyfikacji, no ale udział sektora bankowego jest po pierwsze taki historyczny, dlatego że współpracujemy już i przy profilu zaufanym i można potwierdzać, zakładać profil zaufany z wykorzystaniem kredensiali bankowych, czyli tych danych, które już banki posiadają, mają zweryfikowane. No ale przede wszystkim myślę w kontekście tego, o czym mówimy, banki, sektor bankowy, Krajowa Izba Rozliczeniowa są najbardziej zaawansowane w rozmowach na temat utworzenia właśnie własnego systemu identyfikacji elektronicznej, własnego węzła komercyjnego, zintegrowanego z węzłem krajowym, czyli z tym rozwiązaniem organizacyjnym, który będzie po stronie administracji. I liczymy, że dzięki temu większość, jeżeli nie wszyscy użytkownicy bankowości elektronicznej będą mieli środki identyfikacji. To dla administracji jest oczywiście korzystne dla obywateli, ale też dla administracji korzystne, bo powoduje to powszechność korzystania ze środków i to wymusza jednocześnie także na administracji i na usługach, wymusza oferowanie e-usług, nowoczesnych e-usług. Mamy ich już trochę, ale cały czas za mało. Mamy je cały czas jeszcze niedoskonałe, także dlatego, że one najlepiej, żebyśmy, jak mówimy o administracji, żeby one były usługami najwyższej generacji, już czyli takimi, które wykorzystują wszystkie dane zawarte w rejestrach o obywatelach, żeby było tak, jak do czego dążymy, żeby, i to też mam nadzieję, że to się zmaterializuje szybko, że będziemy wysyłali obywatelom informacje na przykład o tym, że ich dowód osobisty traci ważność za kilkadziesiąt dni. W związku z tym prosimy ich o to, żeby weszli na swoje konto, póki co jeszcze na ePUAP-ie i na tym koncie potwierdzili dane we wniosku, który już został wypełniony dla nich i tylko podpisali tymże środkiem identyfikacji. No właśnie mówi Pan o wysyłaniu informacji do obywateli, bo kolejne usprawnienia, jakie mają się pojawić, to są w pewnym sensie listy polecone elektroniczne. No tak, to mówimy o troszkę innym systemie, ale mówimy o doręczeniach. Kilka dni temu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął koncepcję funkcjonowania doręczeń. W dużym skrócie ona będzie polegała na tym, że wszystkie urzędy docelowo będą całą swoją komunikację z obywatelami, z biznesem realizować poprzez systemy elektroniczne. Te pliki, pisma w wersji elektronicznej, a tak naprawdę pliki będą wysyłane do operatora cyfrowego, który to operator jednego
który to operator będzie po przeanalizowaniu tego, czy mamy odpowiedniej jakości skrzynkę elektroniczną, bo ona musi spełniać pewne kryteria, będzie ją albo wysyłał na tą skrzynkę elektroniczną, albo będzie drukował, opakował w kopertę i wysyłał do listem poleconym. W drugą stronę będzie działało to tak samo, znaczy jeżeli będę wysyłał to papierowo, to operator będzie musiał to przetworzyć na plik i wysłać do urzędu, a jak będę miał tą skrzynkę spełniającą wymagania, które państwo będzie oferować, żeby też było to jasne, państwo będzie takie skrzynki oferować, będę mógł wysłać od razu do urzędu, będzie to miało status listu poleconego za poświadczeniem odbioru. Będzie też oczywiście komunikacja informująca o tym, że coś takiego do mnie trafiło. To oczywiście ten proces przed nami to jest kilka lat, żeby dojść do masowości, powszechności, no ale z czasem ta komunikacja elektroniczna zastąpi komunikację tradycyjną czy papierową. Czyli osoby wykluczone cyfrowo nie będą wykluczone administracyjnie? Nie, oczywiście, że nie będą. Dlatego mówię o tym, że tutaj po stronie obywatela ma być wola. Jeżeli ma taką wolę, żeby korespondencję do urzędu kierować papierowo, to będzie mógł to robić. Jeżeli będzie miał wolę korzystać z wersji elektronicznej, to też będzie miał taką możliwość. I myślę, że ten system w takiej wersji jest optymalny z punktu widzenia obywateli, także z punktu widzenia administracji, dlatego że no, też będzie czas na dostosowanie się, na przygotowanie do tego systemu, ale trzeba pamiętać, że ten czas już jest krótki.